Doradca prezydenta RP do spraw rolniczych, były minister rolnictwa, już zapowiadany Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, dlaczego dzisiaj się pan tutaj pojawił? No nie mogę tutaj nie być. To jest walka o zdrowy rozsądek w Europie, o zdrowy rozsądek w Polsce. O to, żebyśmy nie zostali zniszczeni ideologią jakąś neomarksistowską, obudowaną bardzo ładnie w trosce o kulę ziemską, o planetę, która ponoć płonie. I wmówienie ludziom tego antropogenicznego charakteru zmian prowadzi do tego, że można ludzi ogłupić, można zmusić do tego, żeby zmienili swoje życie, wszystko co mają, bo właściwie Zielony Ład, on najbardziej w tej chwili uderza w rolnictwo, ale dotyczy wszystkich dziedzin działalności człowieka. Ponadto się okazuje, że jedzenie niedobre, ubrania niedobre, wytwarzanie energii trzeba zmienić, komunikację, samochody, wszystko. I za to trzeba będzie zapłacić. Nie jest tak, jak mówią, chyba nie bardzo rozumiejąc obrót pieniądza niektórzy, że Unia dopłaci. Czyli najpierw musi okraść w podatkach po to, żeby nielicznym później coś tam kapnąć, jakiejś pomocy. Natomiast na pierwszy ogień poszło rolnictwo europejskie i w całej Europie rolnicy zrozumieli, jakim zagrożeniem jest Zielony Ład, który notabene jest realizacją pewnego planu dużych korporacji międzynarodowych, które w przypadku rolnictwa chcą utrzymać produkcję żywności w wielkich, ogromnych gospodarstwach w Brazylii, w Argentynie, w Północnej Ameryce, w Nowej Zelandii i na Ukrainie, i tą żywnością zaopatrywać konsumentów europejskich, a rolników trzeba po prostu wyeliminować, bo oni przeszkadzają w tym. Więc te tendencje rolnicy zrozumieli, walczą zresztą nie tylko o swoje interesy, ale o interesy konsumentów. Adresują je głównie do tego, którym opowiadał, jakie ma ogromne wpływy w Brukseli. Przez lata zapewniał, że może wszystko w Brukseli, strzelając palcami, załatwić wszystko. Mówię o panu premierze Donaldzie Tusku oczywiście. W związku z tym rolnicy mówią: sprawdzam to, proszę pana, proszę bronić polskiej racji stanu, a rolnictwo i utrzymanie konkurencyjności naszej gospodarki jest polską racją stanu. Panie ministrze, tutaj pojawia się pytanie, czy to, co widzimy za naszymi plecami, to jest wystarczająco? Czy ten głos rolników jest wystarczający, aby został usłyszany? A może trzeba stworzyć nową partię? Może rolnicy powinni mieć mocną reprezentację w Sejmie? To są też pytania od słuchaczy Radia WNET, między innymi do pana konkretnie. To jest duża manifestacja. Ja biorę udział w wielu manifestacjach różnych przez te lata. Tu w tym miejscu wielokrotnie protestowaliśmy. Będzie duża manifestacja, ale to wszystko jest za mało. Zresztą pan premier skutecznie próbuje rolników dzielić, skłócać, wykorzystując i możliwości, które ma, ale również osoby, które pełnią rolę użytecznych idiotów, mówiąc klasykiem, takich choćby jak minister Michał Kołodziejczak, który generalnie stara się skłócić rolników. Rolnicy mają zdanie jednoznaczne. Natomiast pytanie, gdzie rolnicy mają szukać wsparcia, gdzie mają szukać swojej reprezentacji, jest pytaniem otwartym. Nie ufają politykom. Tu zresztą idąc wiele osób nie pozdrawiało, no bo tam raczej uważają, że jestem osobą, która nie sprzeniewierzyła się interesom polskiej wsi, ale generalnie słyszę negatywną opinię o politykach, o wszystkich politykach, zarówno tych, którzy rządzą w tej chwili, jak i tych, którzy w odpowiednim momencie nie umieli szybko zareagować, brnąc również tą głupotę Zielonego Ładu. Więc może i to, o czym pani mówi, może w niedalekiej przyszłości może być również potrzebne. To może być potrzebne i te głosy naprawdę pojawiają się często, stąd to pytanie teraz na żywo, jeszcze w takim wyjątkowym momencie. Tu jeszcze, panie ministrze, musimy sobie zadać pytanie, czy my, nawet jeżeli uda się w Polsce zadbać i poprawić po prostu jakość codzienności, jakość pracy rolników, no to czy to się w ogóle przebije do Unii Europejskiej? Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Jaki tam jest klimat polityczny? No wiemy i widzimy. Czy w ogóle mamy takie narzędzia jako Polska, żeby cokolwiek tam wskórać? Bardzo dziękuję za to pytanie. My walczymy nie tylko o polski interes, bo on jest w tej chwili wspólny z interesem również rolników europejskich. Proszę zauważyć, że w krajach nawet bogatszych od nas rolnicy protestują i są te same postulaty, bo rzeczywiście to już są nieprzelewki. Jeżeli władze Unii Europejskiej nie ustąpią z chorej idei Zielonego Ładu, czy szerzej pakietu klimatycznego, który nazywamy Zielonym Ładem, to przyszłość Europy jest absolutnie w czarnych barwach. Europa traci konkurencyjność wobec innych kontynentów, wprowadza ograniczenia, których inni, Chiny, Indie, Stany, nikt, Brazylia, nikt nie przestrzega, niszcząc swoją działalność wytwórczą, chyba że chodzi o to, żeby dać nowe możliwości eksportu przemysłu niemieckiego na te tereny, które mają tylko rolnictwo i mogą żywnością zapłacić. Ważne jest, żebyśmy zmienili skład Parlamentu Europejskiego, żeby te dominujące lewacko-neomarksistowskie ekipy, które teraz rządzą, zostały ograniczone, a może i odsunięte. Dlatego trzeba stawiać na ludzi, którzy racjonalnie podchodzą do Unii Europejskiej, którzy widzą zmiany traktatowe zaplanowane. To wszystko jest niszczeniem państw narodowych, to jest budowaniem tego europejskiego superpaństwa, oczywiście z dominującą rolą Niemiec. Ale chcę poinformować, że szukamy różnych sposobów. Skoro nie idzie protestami, nie idzie dotrzeć do premiera, nie idzie przekonać polskiego rządu, żeby twardo w Brukseli bronił naszych racji, to z inicjatywy prezydenta pojawiła się taki nowy pomysł. Za pół roku będziemy mieli prezydencję w Unii Europejskiej. Szczególny czas, raz na kilkanaście lat, gdzie kraj kierujący Unią w tym czasie nadaje ton, on określa, jakie tematy do dyskusji, proponuje rozwiązania, przeprowadza legislacyjne zmiany. Więc chcemy, żeby w kluczowych obszarach dla Polski, takich jak właśnie rolnictwo, jak środowisko łącznie z lasami i edukacja, bo nawet się okazuje, że Komisja Unia Europejska chce na poziom brukselski edukację obywateli zabrać, tworząc europejski obszar edukacji, żeby w całej Europie kształcić jednakowo takich wyrównanych, plastikowych, standaryzowanych Europejczyków, odcinając od tradycji narodowej, korzeni, patriotyzmu i tak dalej. W tych trzech obszarach Narodowa Rada Rozwoju przygotowuje stanowiska. Ja robię to w ramach Rady w tej części rolniczo-wiejskiej. Zapraszam na wtorek wszystkie, nawet te skłócone środowiska rolnicze, te, które się udało rozbić Kołodziejczakowi i innym, i chcemy wypracować jednoznaczne, ale bardzo precyzyjne stanowisko, które rząd powinien przyjąć jako polskie narodowe stanowisko, polską agendę prezydencji. Czy uczyni, czy nie, nie wiem, nie mam pewności, czy będzie pan premier chciał polskiej racji stanu bronić, ale taką pracę musimy wykonać, licząc na to, że znajdziemy sojuszników, że znajdziemy tych, którzy temu europejskiemu idiotyzmowi tam. To jeszcze, panie ministrze, to nie tylko rolnicy i warto o tym wspomnieć. Myśmy tutaj mieli już dzisiaj rozmowy między innymi z hutnikami, są górnicy, są leśnicy. Czy to jest taki potencjał, który naprawdę może spowodować, że do jakichś zmian dojdzie? Czy to jest tak, że jest nie tylko rolnicy, ale te zmiany, to są naprawdę, to jest groźna sprawa, to jest niebezpieczeństwo, które może wpłynąć na codzienność praktycznie każdej grupy społecznej, bo dotyczy naszych, od samochodów począwszy, skończywszy na ogrzewaniu domów. Bardzo dobrze pani tego dotknęła. To nie wystarczą sami rolnicy. Jeszcze, jak mówię, rozgrywani, rozpracowywani. To musi być szerokie poparcie społeczne. Również i dlatego cieszę się, że jest pracownicza Solidarność, że są ludzie, którzy przecież nie zajmują się rolnictwem, ponieważ to, co planuje Unia Europejska, co nazywamy w uproszczeniu Zielonym Ładem, uderza we wszystkich. Wprowadzane kolejne przepisy, choćby ETS-2, handel kolejnymi emisjami z kolejnych działów gospodarki, to uderza we wszystko. W tych, którzy pracują w zakładach przemysłowych, wytwarzają energię, to dotyczy każdego gospodarstwa domowego. Okazuje się, że w Europie 30 parę milionów budynków nie spełnia norm, które Unia Europejska narzuca, i te budynki albo trzeba rozebrać i budować od nowa w jakichś ultranowoczesnych, bardzo drogich technologiach, albo dokonać termomodernizacji na własny koszt, również bardzo kosztownej. To samo dotyczy tych samochodów, więc to wsparcie społeczne, ten solidaryzm społeczny, mnie się przypomina 80-81 rok. To jest, wydaje się, coś podobnego, co się w tej chwili dzieje. Może wtedy było nawet prościej, bo teraz część ludzi wierzy w bałamutne deklaracje pana premiera, w jakieś tutaj straszenie pisem i tak dalej. Może i w związku z tym to, o czym pani mówiła, trzeba też szukać jakichś nowych rozwiązań w tej materii, ale to jest podobnie jak wtedy. kiedy zarówno miasto, robotnicy, inteligencja i rolnicy się zjednoczyli w obronie swoich polskich, ale okazuje się, że szerzej europejskich interesów. Panie ministrze, bo to też jest tak, że słyszymy wśród głosów rolników pewien zawód, to że ta sytuacja to jest naprawdę już nie kwestia ani ostatnich 4 miesięcy, ani ostatnich 8 lat, ale tak naprawdę 30 lat źle prowadzonej polityki rolniczej w Polsce już po zmianie ustrojowej. Czy pan tutaj widzi takie błędy, takie pola, aby wyciągnąć wnioski? Wie pani, błędów było dużo i to właściwie żadna ekipa nie była od nich wolna. Również kiedy widzę moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy teraz tu też tylko i wyłącznie krytykują obecnych, zapominając o tym, że też zareagowali za późno, mylne wnioski wyciągali, kiedy tłumaczyłem prezesowi Kaczyńskiemu kiedyś o szkodliwości importu z Ukrainy, mówi, ale ja mam raporty, proszę pana, bardzo konkretne, które mówią, że to nie jest nic znaczącego. Czyli komuś zależało, żeby nawet te ważne osoby w państwie wprowadzać w błąd. To, co przez te 20 lat w Unii Europejskiej było błędem, to takie bezkrytyczne posługiwanie się czy wsłuchiwanie się w przepisy, które Unia nakazywała, bez jakiejś głębszej refleksji, czy to nam szkodzi, czy nie. Nadchodzi czas, kiedy żywności na świecie potrzeba coraz więcej. Do 50 roku trzeba zwiększyć produkcję żywności o 75–80%. Więc nie wolno redukować tam, gdzie można tą żywność wytwarzać, gdzie są dobre warunki glebowe, klimatyczne. Polska ma takie warunki. I nie słuchać urzędników z Brukseli, tylko próbować jednak kierować się własnym zdroworozsądkowym narodowym interesem. Powiedział doradca prezydenta RP do spraw rolnictwa, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To co, idziemy na marsz? Idziemy na marsz. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.